Serdecznie witam i zapraszam do oglądania tego mało inteligentnego show ukazującego kulisy pracy ekipy tosiewytnie.pl. Ale najpierw ogłoszenia parafialne. Wpisując adres m.tosiewytnie.pl na swoich komóreczkach zarówno taśmy kierownika, jak i wszystkie inne produkcje z naszej stajni obejrzycie za darmo w dowolnym miejscu i czasie. Na przykład, kiedy padnie sieć w kompie, przeciążona nadmiarem pornosów ściąganych z internetu. Często pytacie czemu? Produkowany przez nas szajs jest tak krótki. Właśnie po to między innymi, abyś miał czas go oblukać w autobusie. Od początku do końca, między dwoma przystankami. Albo na przerwie w szkole, czy w pracy. Dobra, Michał, puszczaj skrót najdłuższego odcinka. Niech zobaczą, z czym będą mieli do czynienia. Siema, chłopaki, siema! Nie uwierzycie, jaki stary kawał sprzedał! Częstochowy? Co pisał kierownik? Przepraszam. No, pijo so. Syja, das gomiria! O Jezu, będzie to trudne. Oto magnetofon, który przegrywa taśmy. Równie szybko, co reprezentacja Polski w piłkę nożną, Zimbabwe czy San Marino. Przepraszam, suchar nie gorszy niż ten w scence z chipsami hydraulika. Zobaczmy. Ale mi stary kawał opowiedział, jak się nazywają... Jak się nazywają ulubione chipsy? Hydraulika! Kran chips! Śmiej się, chłopaki! Ale mi stary kawał opowiedział! Jak się nazywają chrupki hydraulika? Jak to było, tak? Chipsy. Chipsy hydraulika. Kran chips! Wyborny żart, Lordzie, wyborny! A ty się co się śmiejesz? Ale macie cholerę w blaszki, nie? Niżej? Nie. Znaczy nie, mówię, że oni mają... No ja schowałem, no. Tak, tak, tylko musicie... Dobra, to już teraz zagramy to bardziej emocjonalnie. No nie, no bo nie siedzimy na krzesłach. Odbilisz przynajmniej, już nie p***, jak się idzie. Siema, opak! Słuchajcie! Ja nienawidzę, wszyscy śmierdzą, ja wiesz, idzie wiosna i teraz wszyscy zaczynają je***, także... Proszę! Chłopaki! Chłopaki, kurde! Ja dziękuję, no! Jaki stary mi kawał sprzedał! O Jezu, ja nie umiem się tak śmiać, jakiego kierownika jeszcze udawać, to jest chyba. No chłopaki, nie uwierzycie, jaki stary mi kawał sprzedał! Jezus Maria, jak się nazywają? Chipsy hydraulika. Ulubione. Ulubione chipsy. Aż kurde, kiedy ja to zaszyję? Kierowniku, no właśnie, skąd ta dziura pod pachą? A, od siatki. Gra pan w siatkę? Co? Nie, nie gram. Znaczy, gram w siatkówkę. Ale to nie od takiej siatki. Przechodziłem przez siatkę z drutem kolczastym i sobie rozdarłem. Ale jak? Normalnie. Chciałem zdążyć do spożywczaka po mazowieckie w butelce, przed zamknięciem. A że poszedłem na skróty po dachach, to teraz mam. W tym dniu w każdym razie pecha miał też Wolfram. Zobaczmy. Wiecie, trzeba cenić... Ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Pomyliłem się na końcu. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy? Tak. No, i co? A co złego w Tadeusza jeszcze? No,
moim bycie. W całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno! Panno! W ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Tadeusza mierzył 11 cali. Ojeju, a co pan tu robi? I długo jeszcze zajmie? Nie wiem, ile zejdzie. Zależy, czy ktoś tu jeszcze wejdzie. Nie wiem, no wejdzie, wejdzie. Zjebane, czy mi rogo jest ja, no pidzio so. Co się dzieje, proszę pana? Zapomniałem tekst. Przepraszam. Dać mi rogoj co! Syjo, dać mi kamiria! Brakuje! Brakuje? Czego? Co pan tu robi? Długo jeszcze to zajmie? Nie wiem, ile jeszcze jakiś... Nie, będzie to trudne jakiś... Już nie pamiętam tego, co Jenny miała mówić. Jenny, o! Jenny, co ma ci... Jenny, co ma ci powiedzieć? Jenny, o! Jenny, ja! Jenny, ja! No, no pidzio so? No pidzio so. Jenny, ja! No pidzio so! Dakan! Trochę przyjdź, Grzesiek. Dakan! Filmanie, jak ja. Jenny, o! No pidzio so! Myślałem, że ty coś krzykniesz, a nie tak gdzieś coś pod nosem mówić. Przecież mówiłeś, że ja będę coś pod nosem. Ale trochę wyraźniej, taka już wychodzi. Czekaj, jak poszedł po piwo. Jenny, jo! No pidzio so! Jenny, ja! Jenny, ja! O Jezus, ale czy ktoś to oprócz Jenny zrozumie? Co pan to robi? Długo jeszcze to zajmie? Nie wiem, ile jeszcze, ale... Czasem myślę, że bez naszych cudownych pań ten kraj implodowałby do wnętrza ziemi pod naporem brudnych skarpet i pustych butelek. Muzą, która obok naszej Jenny wprowadza kulturę, piękno i krasę w szeregi tej zacnej wytwórni, jest Ania, a.k.a. Kubanka. Ah. Klan M jak miłość czy złoto polscy. Przez jednych znienawidzona, najczęściej tych grubych i pryszczatych. Przez innych uwielbiana, tych, co pogodzili się, że nigdy na nich nie spojrzy. Jednak jak każdy ideał... O! Ma swoje wady. Cześć, Ania! Witam, kierowniku. Słuchaj, chłopaki mi opowiadały, że masz jakiś problem z update'em. O, problemów to ja mam wiele, ale z update'em dosyć mam być alaską od koszulek. Cześć, cześć, Ania! Słuchaj. Witam, kierowniku. Przepraszam, tylko ja tak krzywo ten metr jest. Słuchaj! Jeszcze raz mi się zaczęło. Cześć, cześć, Ania! Cześć. Słyszałem, że jakieś problemy. No tak, mam dosyć być alaską od koszulek, to się wytnie. Ania, to jest problem! To jest najlepsza funkcja! Jedyna funkcja, w której wszyscy krzyczą, że chcieliby tą babkę, a nie te koszulki. I tak te koszulki to ci powiem na szmaty idą. Oni ich w ogóle nie noszą. Piszą tylko, że... Ania, to co ty? Nie, nie chciałam ci przerywać. Zakopałem się. Za daleko. Dobra, dobra, już ten. Jeszcze raz. Ania, wiesz, że pieniędzy nie mamy. Wszyscy tu robią za darmo. A kto mówi o pieniądzach? Niech kierownik nie zaskoczy. Czym ja cię mogę zaskoczyć? Mogę ci Ale to o to chodzi. To jest powiem ci, bardzo naturalne. Nie? Euro albo w dolarach. Kierownik sam. Dobra. Przy okazji kręcenia tego odcinka sam zaliczyłem niezłą wpadkę. Oferując Kubance swój amperomierz. Pierwotnie użyłem jednostki natężenia, czyli ampera. Początek mogę zaoferować swój amperomierz. Prąd zmienny liczy z dokładnością co do mikroampera. A na cholerę mi amperomierz. Niech kierownik mnie zaskoczy. Jednak finalnie poszła wersja z błędem.
Ania, dobra. Oddam ci swój amperomierz. A po co mi amperomierz? Kto w XXI wieku nie potrzebuje amperomierza? Ania, jeszcze pytaj. Do mikrooma zanalizuję wszystko. To oczywisty fuck up. Urządzenie, które trzymam, ma wbudowany również omomierz. Stąd w głowie popieprzyły mi się jednostki. W tym miejscu chciałbym serdecznie pozdrowić grono pedagogiczne Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. Przejdźmy do komentarzy. Od dnia dzisiejszego ogłaszam, że zaawansowanie w schizofrenii paranoidalnej mierzymy w kierownikach jednostka KR. Napisał Wasyl. Ed Wasyl. Ty odwal się od kierownika, dobrze? Napisała Miła. Wasylowi prezentuje swój środkowy palec ręki. Natomiast pani miłej wiszę bukiet goździków i rajtuzy. Przy najbliższej okazji. Kierowniku, jak zrobić kakao? Zapytuje wampir z Bytowa. Przyznam szczerze, że trochę nad tym myślałem. I wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie nakarmić krowę czekoladą, poczekać kwadrans i wydoić. Proszę. Konstanty Kwas to tępy. Znam go osobiście i szczerze nim gardzę. Donosi Lamusek o ksywie bliski przyjaciel. Dam ci radę. Jak chcesz pojechać któregoś z nas z imienia i nazwiska, to przynajmniej wyjmij palec z p***y i rusz się do sąsiada, bo pisząc własnego IP, to tak jakbyś napadł na osiedlowego warzywniaka zamaskowany w przezroczystą siatkę po kiszonej kapuście z doklejonym dowodem osobistym na środku czoła. To by było na tyle, ale już niebawem kolejne. Daśmy kierownika! Dokładnie. Tym razem pokażę wam zakulisowe scenki z piątku, bo muszę trochę surówki usunąć z dysków. A jest tego tyle, że nie wiem od czego zacząć. Więc pewnie zapodam wam to rozbite na kilka odcinków. Dobra, muszę kończyć, bo jelita nalegają. Aha! Pamiętajcie, aby uderzyć na fanpage kierownika, dołączcie do ruchu krzewienia idei o inwazji kosmitów. Jeżeli przestanę pisać przez więcej niż 2 dni, wezwijcie NASA, bo na pewno znowu mnie porwali. Awe! Ogłoszenia parafialne. Jeszcze raz, co? Dobra, spróbuję tak na modę. Serdecznie witam. Czekaj, jeszcze raz. Co? Teraz kurde, widzisz dziurę? Pod którym ramieniem mam? Pod tym, a widać ją? Na swoich komóreczkach, zarówno taśmy komórnika, k***wa. Ona nadmiarem pornosów ściąganych z internetu. Z torrentów. Ściąganych z torrentów. Aha! Pamiętajcie, aby uderzyć na fanpage kierownika, dołączcie do ruchu krzewienia i daj i... To czekaj, ja tak jakby zatasam ankiety. Aha! Pamiętajcie, żeby uderzyć na fanpage kierownika. Dołączcie do ruchu krzewienia prawdy. Ja pierdzielę. AKA Kubanka. AKA Kubanka. Chyba nie wyjdzie. Dobra, jeszcze raz. No, gotowy? Oto magnetofon, który przegrywa taśmę. Równie szybko, co reprezentacja? Dotykam mikrofonu. Kiedy ja to zaszyję? Nie, jeszcze raz, k***wa, czekaj. Kiedy ja to zaszyję? Kiedy ja to za... Co? Było widać, o to pyta mnie. Wezwijcie NASA!
bo na pewno znowu mnie porwali, Abe. Jezu, k***a. Ja p***dolę. No nie przecież, no na pewno znowu mnie porwali, bo na pewno znowu, ja tego nie widzę, nie? I na dodatek, z doklejonym dowodem osobistym na czole. Na czolnym, do czoła. Jednak finalnie, wiem, że to ty, nie udawaj kobiety. Jednak finalnie poszła błęda z... We trzy, San Marino. To niestety upierdliwe maksymalnie. Ja trzymam magnetofon szpulowy, który ma poluzowane taśmy. Tutaj możemy powtórzyć to audio samo w każdym razie. Dobra. W każdym razie. W każdym razie. W każdym razie. W każdym razie. Dobra. Że patrzę na to, tak? Że ten komet mam tutaj, tak? Dobra. Od dnia dzisiejszego... Ja nie widzę tekstu, no. To czekaj, może tak, co? Nie, nie, jak to można zrobić? Dobra, ja zrobię tak przodem, że będę lokał na to. Dobra, ja się będę zatrzymał. Dobra, jeszcze raz. Stuki? A w którym miejscu? Ja tu prawie nic nie robię. Tak? Nie, no, cały dosyć. Kurde. Shit, shit, shit. Dobra, spróbuję. Najwyżej jak będzie przester, to wiesz, z przymrużeniem oka to będzie. Przester, no, jak tak wejdzie takie... Dobra, gotowe? Grywa taśmy. Równie szybko, co? Nie poce się? Nie. Dobra. Coś takiego, kurde. Czekaj, wiesz co, zróbmy jeszcze dla pewności ostatniego, dobra? Bo ten już mamy, ja już ten biorę w ciemno, ale kurde. No. Raz, dwa, raz, najwyżej będzie do making of.